Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 15 dzień kwietnia 2015. Dzisiejszy temat to zaczynaj od dlaczego. Ten tytuł tego Kikowego Szlaku zapożyczyłem sobie z tytułu jednej z kilku książek, które ostatnio sobie zamówiłem. Wśród tych kilku książek są dwie książki Simona Sineka. Jedna jest Zaczynaj od dlaczego, a druga Liderzy jedzą na końcu. I Simon Sinek, możesz kojarzyć gościa z filmu na YouTubie, bardzo popularnym, właściwie w czołówce filmów wyświetlanych na YouTubie, w takiej serii TED. On tam mówi właśnie o tym, że wielcy liderzy, wielkie firmy, te naprawdę, które zawsze mamy w pamięci, te znaczące, zaczynają od dlaczego i dlaczego jest najważniejsze. Potem dopiero jest jak i jest co. Podczas gdy większość świata zaczyna od tego, co będzie robić, prawda, a potem jak to będzie robić. No i potem ewentualnie może znajdzie się powód, dlaczego rzeczywiście robi to, co robi. I jeżeli jest ono, jeżeli wiemy, dlaczego coś robimy, to tym dlaczego emanujemy w każdym działaniu, na każdym poziomie swojego istnienia. I jest bardzo duża szansa, że przyłączają się do nas ludzie, którym to dlaczego odpowiada. Jeżeli zaczynamy od co, czyli jeżeli zaczynamy od nie wiem, od produktów, to mam właśnie taki przykład świetny tego sposobu podejścia do budowania biznesu. Podejście, jakie możemy zastosować, budując marketing sieciowy. Albo to produktowe, albo równoznaczne z produktowym, takie bardzo nachalne, biznesowe, ale takie biznesowe typu, prawda, mam najlepsze rozwiązanie na świecie, jedyne, wspaniałe. Zresztą wczoraj mówiłem troszeczkę o manipulacji i o inspiracji, jak wielka jest różnica. I to też mówiłem właściwie na bazie tych książek, które czytam w tej chwili. No i tego, co słucham, bo słucham również, czy oglądam te filmy z GoPro Recruiting Mastery, fantastyczne rzeczy. W każdym bądź razie to dlaczego jest najważniejsze. To dlaczego właściwie to ono determinuje tą szansę na długi termin, to powodzenie nasze na długi termin. Dlatego, że bez klarownego dlaczego, tego wewnętrznego dlaczego, bez klarownego, może się coś udać jeden raz, może się udać drugi raz, ale na dłuższą metę nie zadziała. Na dłuższą metę przestajemy być spójni, na dłuższą metę nie jesteśmy kimś, kto, tak jak mówiłem kiedyś, jest osobą naprawdę przyciągającą. Przez to, że jest taki, jaki jest, przez to, że robi to, co robi, a przez to, że w każdym jego ruchu, w każdym jego momencie życia przejawia się to jego dlaczego. Nie jest to na zasadzie takiej, dzisiaj jestem, tak jak tu politycy często mówią, prawda, jako Jan Kowalski to ja uważam, że to jest to, natomiast jako polityk to uważam, że to, natomiast jeszcze jako osoba wierząca to uważam, że to jest to czy to. I wydaje mi się to po prostu abstrakcyjne zupełnie, ponieważ jesteśmy jednością, mamy jedno zdanie i to dlaczego nie można manipulować. Tym dlaczego naszym nie można manipulować, bo jeżeli człowiek sam manipuluje tym swoim dlaczego, to jest w ogóle gdzieś tam zagubione zupełnie. Ale tyle na dzisiaj. Zachęcam Ciebie do tych książek. Bardzo mocno można je sobie kupić. Warto. Jeszcze raz Simon Sinek. Pierwsza jest Zaczynaj od dlaczego, a druga Liderzy jedzą na końcu. Bardzo Cię zachęcam. Bardzo mądre, bardzo pouczające książki, dające wielką siłę w środku. Dające zrozumienie tego, dlaczego to jest to. I sposób na znalezienie go, bo to nie jest takie, że to każdy, ja wiem dlaczego, prawda? Wszyscy wiedzą, dlaczego coś tam robią. Nie, to nie jest takie hopsiu, prawda? Ono jest w nas, ale trzeba je znaleźć. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Do zobaczenia jutro. Hej.